Niestety ja bardzo ostro krytykuję działalność rządu polskiego. Myślę nawet polskim oczywiście. Najpierw mieliśmy na Ukrainie rząd pana Janukowycza. To może nie najlepszy prezydent, ale Ukraina sobie była i nikomu nie przeszkadzała. Była buforem między Polską a Rosją. I było dobrze. Na polecenie z Waszyngtonu zdestabilizowano ten rząd. Pomogliśmy zastrzelić 80 osób na Majdanie. To również polscy ci ludzie byli szkoleni, z tego co, jak wynika z rozmów jego ekscelencji Urmasa, prawda, ze spraw Estonii, pani Katarzyny Ashton, no to również polscy ci ludzie byli szkoleni. Janukowicz uciekł, na nieszczęście okazał się tchórzem i uciekł. Potem to doprowadziło do utraty Krymu, bo nowy parlament demokratycznie, bo mówiliśmy przed chwilą o demokracji, prawda? Nowy parlament demokratycznie natomiast uchwalił, że język większości ma rządzić i zakazał używania rosyjskiego, więc czym prędzej się Krym odłączył od Ukrainy. To potem Polska podbechtiwała tę Ukrainę, że razem z Unią Europejską, że pomogą, prawda? Jak doszło do wojny tam domowej, to nagle Polska odmówiła Ukrainie sprzedaży broni, zostawiając Ukrainę całkowicie na lodzie. No i teraz będzie pewno wrzeszczała, że o rosyjskiej inwazji. No, przepraszam bardzo, jak można tak zrobić? Ja mówię, zastanawiam się, czy polski rząd nie jest po prostu agenturą rosyjską, bo to najlepsze co jest, zdecydowano Ukrainę, bo zobaczcie, jaki jest efekt działania polskiego rządu, znaczy całej Unii Europejskiej. No, Rosja poszerzyła się o Rosję, o Krym i najprawdopodobniej o kawałek Nowej Rosji, tak zwanej. W Polsce nazywało kiedyś Dzikie Pola, na sensie, to się nazywa Nowa Rosja.